Dzień dobry, Michał Pawłowski, redakcja Elbląska. Dziś jesteśmy w Elblągu na konsultacjach społecznych w sprawie wykorzystywania środków unijnych na lata 2014-2020. Jest ze mną pani dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, pani Lidia Wójtowicz. Witam serdecznie. Pani dyrektor, mam takie pytanie. Czy Elbląg to miasto warte tych pieniędzy, przeznaczonych tych środków? Czy mamy jakieś do tego walory sprzyjające? Gdybyśmy nie byli o tym przekonani, mówię tu za zarząd województwa, to z pewnością nie byłoby dodatkowych pieniędzy dla Elbląga, ale przecież Elbląg to jest miasto, które ma znaczenie regionalne. W strategii rozwoju województwa ma swoje miejsce zapewnione, stąd jak najbardziej uzasadnione jest, żeby została wydzielona określona pula pieniędzy do zarządzania bezpośrednio przez miasto. A jak zwykły obywatel może wpłynąć na dyspozycję tych środków? Czy możemy składać jakieś petycje, wnioski? Zwykły obywatel powinien był zaangażować się w konsultacjach społecznych strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga i tam było miejsce na artykułowanie swoich oczekiwań, na zgłaszanie uwag i opinii, bo to ten dokument będzie realizowany za pieniądze RPO. No i takie ostatnie już pytanie. Czy takie konsultacje społeczne i wytyczne Unii Europejskiej pomagają Państwu w planowaniu dyspozycji tych pieniędzy i w jaki sposób? Ależ oczywiście, że tak. Gdybyśmy zaplanowali coś, co nie jest zbieżne z oczekiwaniami społecznymi, to te pieniądze nie zostaną wydane, nie zostaną spożytkowane z dobrem dla mieszkańców, prawda? Bo nie będzie projektów. Dziękuję bardzo. Dziękuję.